Oleksii Łysenko, AZS AWF Warszawa, judo, brązowy medalista Pucharu Świata, nasza nadzieja na Igrzyska Olimpijskie. Historia, przygoda bardzo prosta. Sekcja judo to była najbliższa sekcja w mojej okolicy i dlatego u rodziców padła taka decyzja, żeby dziecko nie siedziało w domu, a spędzało wolny czas na treningu. I właśnie tak i zaczęła się moja przygoda z judo. Judo jest to, jak Federacja Międzynarodowa daje taki hashtag, że judo jest more than sport. Tutaj się zgadzam, ponieważ uważam, że judo to nie tylko sport, a judo to dyscyplina dla osób inteligentnych, którzy nie tylko ćwiczą dla tego, żeby uprawiać sztukę walkę, a judo to, powiem tak, że to filozofia życia. Jak się zachowywać, po prostu kształtuje twój charakter, jakieś osobiste cechy, które na pewno, i ja mogę to powiedzieć ze swojego doświadczenia, że łatwiej z nimi żyć po prostu. Uczelnia stwarza takie warunki, żebym mógł i trenować, i jednocześnie studiować. Jeden z takich przykładów to jest indywidualna organizacja studiów, którą ja posiadam i dzięki temu mogę uczestniczyć na obozach, później wracać do Warszawy, informować o tym moich nauczycieli, którzy dają mi, tak powiem, że nie to, że drugą szansę, ale po prostu patrzą na mnie jak na innego studenta. Judo to jest sport nie tylko dla mężczyzn, a dla wszystkich, dla mężczyzn, dla kobiet, również dla dzieci. Możemy sprawdzić, co stwierdza UNESCO. UNESCO stwierdza, że judo to najlepszy ogólnorozwojowy sport dla dzieci. I tak jak powiedziałem, judo to więcej niż sport. Judo to sport dla inteligentnych osób. Największe marzenie każdego sportowca i moje to zdobyć medal, a najlepiej złoty na Igrzyskach Olimpijskich.